założeniu twórców Etiuda Ołówek to krótka i barwna opowieść o Białymstoku, takim, którego już nie ma. W Akademii Teatralnej w Białymstoku zaprezentowano projekt Towarzystwa Przyjaciół Kultury Żydowskiej. Założyliśmy to stowarzyszenie, żeby przybliżyć ludziom, których to interesuje, jak najwięcej powiedzieć o kulturze żydowskiej, o świętach. Teraz Tomek Wiśniewski właśnie nakręcił film, też takie o miłości. To króciutki taki filmik. Dzisiejsze nasze spotkanie, ponieważ etiuda jest bardzo króciutkim filmem, dzięki temu, że spotkaliśmy się w Akademii Teatralnej, będziemy mogli to tak troszeczkę rozszerzyć dzięki koncertowi, który był przygotowany przez studentów Akademii Teatralnej. To jest powtórzenie takiego koncertu, który oni wystawiają pod tytułem Szmonces i Liryka. Historia miasta utrwalona na starych fotografiach, murach starych budynków i w pamięci coraz mniej licznej społeczności jest tłem etiudy o miłości. Pomysłodawcą, autorem scenariusza i organizatorem pracy nad filmem jest Tomasz Wiśniewski, a reżyserką Bernarda Bielenia. Film jest o rodzącej się takim przebłysku miłości dziewczyny polskiej do chłopca żydowskiego w przedwojennym Białymstoku. Rzecz dosyć szokująca i rzadka, ale takie wydarzenia miały miejsce. Ale chyba to jest mniej ważne, bardziej ważne jest może po co, prawda, po co coś takiego robimy. No chcieliśmy jakby uratować kawałek takiego Białegostoku, który znika. Znaleźliśmy chyba bardzo fajne miejsce, taką scenerię, która też zapewne już w niedługim czasie przepadnie nam z krajobrazu. Także ten film ją chroni. Partner białostocki w postaci miasta Białystok, które wsparło ten projekt, i grupa Żydów, którzy mają korzenie białostockie. Nawiasem mówiąc, nie wszyscy mają korzenie białostockie, ale spodobał mi się ten scenariusz w wersji angielskiej, go wsparli. To jest skomplikowany proces wyprodukowania filmu. Nie byłem sam, powtarzam. To była grupa ludzi bardzo odpowiedzialnych, od kamery po scenografów, reżyserię. W sumie to robiliśmy rzeczywiście wspólnie. Wszyscy się chyba trochę uczyli po trosze. Grają aktorzy, młodzi aktorzy z Akademii Teatralnej, ale też gwiazdy, bo jest Darek Szada-Bożyszkowski, a przede wszystkim Iza Dąbrowska, znana aktorka rodem z Białegostoku. Wszyscy uczestnicy projektu to są białostoczanie, czyli robimy coś własnymi siłami, coś, co jest przeciwne wizji niektórych animatorów, opiekunów, że tak powiem, zarządzania kulturą, że ściągamy posiłki z Poznania, Krakowa i oni za nas robią pewne rzeczy. Jestem przekonany, że możemy robić te rzeczy samodzielnie. Etiuda na razie nie będzie publicznie udostępniona, będzie prezentowana na pokazach, przeglądach i festiwalach. Jaj i pipek od perliczki i kotlet na walaj. Ja żre kawaczki, szpinak i warzyw różnych sto. Mnie po szpinaku wzdyma, a wciąż chce mi się go doktora. Pytam, może to soliter tak mnie gryzie, co mi wlazł. Receptę dał, pieniądze wziął i kazał przyjść za tydzień jeszcze raz. Gospodarz krzyczy, płacz na komornę, trzeba przeciwstawić.